Siemano, śmietnikowy raj 106. Co ludzie wyrzucają do śmieci? Zapowiada się niezwykła noc. No to niezła przygoda, widzowie. Pieniądze upaćkane w jakimś smarze. No nieprawdopodobne. Nie. Na razie tak pokażemy. Na dalszą drogę, aby nie upaćkać rękawic. Widzowie, to prawdopodobnie z tej torby. Po kolejny grosz. A zrobimy tak. Przerzucimy to na karton. Dobra, widzę 10 groszy. Poleciało tam. Tu jeszcze leży. Zobacz. Tak, 5. Może najpierw tak zrobimy. Wytrzemy. I ludzie wyrzucają do śmieci 50 groszy. Ile w tym kartonie będzie monet, pieniędzy? Możecie typować na bieżąco. Smacznego. Oj, oj. Tu trzeba uważać. Tutaj będzie multum pieniędzy. Patrzcie. No szok. Dla mnie to jest szok. Tam dalej też się ukrywa chyba. Tak. Pod tym papierkiem białym. Delikatnie, bo to mokro jest. Nie wiadomo jaka substancja, płyn. Ojej. I to jest fascynujące w chodzeniu po śmietnikach. Widzowie, wyjmiemy te pieniądze, wszystkie, bo jest ich sporo, naprawdę. Jest złotówka nawet. Ja bym ze dwie chyba. Proszę bardzo. O, ludzie, naprawdę, ludzie, co jest grane z wami? No co to łańcuszek jakiś jest? No właśnie coś tam się świeci. Wziąłem chusteczkę, żeby na bieżąco wycierać i wyjmować. No do oceny widzowie. Może być wszystko. Ten obrazeczek lakie, wiesz, wyjmij. I tam po lewo mamy kolejną złotówkę, tak? 50 groszy i złotówka kolejna. No dobra, teraz możemy już wszystko pokazać. W ekstremalnych warunkach, tak to właśnie leci na tych śmietnikach. A co będzie dalej, widzowie? To chyba tylko złota rybka wie. Widzowie, a to dopiero początek wielkiej budowy skarbów. W lewo. Ola Boga. Następny kominek do kolekcji. Były dwa, jest trzeci. Tylko ten troszeczkę szerszy. O. Trochę inny kształt ma, bo jest dłuższy, wąższy, nie? Tu macie widok z góry na śmietnik. Do którego właśnie wchodzimy. No to widzowie, gwiazda betlejemska czerwona do odkrycia. I teraz za każdym razem pytanie, co jest w środku. Jakie skarby? Powiem tak, albo cukierki, albo moneta, albo lakę. Albo kamyczki, albo... Albo, dobra. Albo. Halo. I ty to otworzysz, jak zawsze. Jak się uda. Pod kolor rękawiczki. O, aha. Ciasteczka, herbatniki. Także widzowie, smacznego do kawusi, no i nawet, miłego dalszego oglądania.
Nawet pachnie herbatnikami. Ten śmietnik czasami bywa bardzo nieprzewidywalny. No i teraz, widzowie, zostawiony napis, patrzcie na to. Elegancko napisane, talerze małe. Sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. Jak zawsze do wszystkiego zaglądamy razem z wami. Tak jest i teraz. Oho, zapowiada się naprawdę zacnie. No, ładne kwiatuszki. No, czwórka, jeszcze dwa. Cztery. To chyba będzie dwie szóstki. Mówisz? Podejrzewam. I to zaraz, ładne talerzy. Zaraz obliczymy. No i następna porcja, przepiękna. Obrusowa, nie? Mhm. Mówisz, że szóstka? Czwórka. No i choćby dla takich widoków warto chodzić po śmietnikach. Garnki. No są garnki. A są. Słonecznikowe. Emaliowane. Emalia Olkusz 1907. Olkusz znana firma. No i tak. Stan jest 2 na 10. To jest słabo ich domył. Ale kwiaty, róże, 10 na 10. Kwiaty tak. Widzowie, czekamy na luksusowy, bogaty diligence. No nic, widzowie, czekamy już 2 godziny i nie ma. Samotna reklamówka, aż grzech do niej nie zajrzeć. No to lecimy. Gabor, Wiki. Diamentowe szpile. To jest zacne. Laredut. Panie, to dla was. A co sądzicie o tym koszyku dekoracyjnym? Bardzo fajny, spleciony. Wyłowiliśmy jeszcze kredki łówkowe trójkątne. Bogato na śmietnikach, bogato. O! Diego Godin, pudełko marzeń, pudełko do spełnienia i jak zwykle, zrobisz to ty. No coś tam jest, otwieramy. Buty się... Godin, czy nie Godin? 36 Godin Comfort, buty na typowe lato. A kuku, co tam? Naprawdę dużo widzieliśmy na śmietnikach, ale żeby całą musztardę kamis wyrzucić, a jak będzie dobra data? No a dobrej daty nie ma. 2 stycznia 2024. A może szybki kefirek? Sokulski. 10 marzec 2024. No to w porę wyrzucone, nie powiem. Może nie Bogdan Smoleń, ale jaja, lakę zgadujemy, widzowie również. Ja twierdzę, że 6.
A ja twierdzę, że full wypas, czyli z tego co widzę 8. Dobra, no to otwieramy. Jaja nas uwielbiają. Ostrożnie, bo jaja. No, no i mamy 6. Kto? Co trafiłeś? Ja. Brawo lakę, brawo lakę. Pewnie i brawo widzowie, niektórzy zgadli. No cóż, w Polsce jest naprawdę dobrze. Jaja lądują na śmietnikach. Co kotek? Nie mam jedzenia, bym ci dał. Jaki fajny, zobacz. Widzisz, zwierzęta się do mnie gną. Fajny, fajny. Się łatwiej, żeby go wziąć. Tak. Kotek z nami chodzi po śmietnikach. No a tutaj macie, widzowie, panterowy kolor. Tym razem kotek ma gdzie mieszkać. No niebywałe, sankowy Kubuś Puchatek. Hi. No to lecimy. To jest bajeczny odcinek i taki pozostanie. Witajcie w raju. Witajcie w Meksyku. Lakie wam zagra. No, aj. Ale jaja, dobra lakie. Może już nie graj, wiesz, może już melodia nie graj. Mojego z podwórka. Wyglądają jak robaki. Ale skupmy się na tym pudle. Śmietnikowy raj odkrywa sekrety. Zakurzony martes. Zaskoczenie, bo myślałem, że będzie coś męskiego, to mamy damskie buciki. I prawdopodobnie jest martes. A rozmiar? 39. Wszystko jest odwrotnie, cały świat zakręcony, następny śmietnik w prawo. Dużo tych lasockich na śmietnikach. Oj, dużo. Pstryknę lakę. Snickersy. Wcale ładne buty. Sprondi. Czyste, nowe, nieuszkodzone. Nic tylko brać. I nie z galerii, ze śmietnika. Lakie, widzisz to? Widzę jakieś porcelany chyba niebieskie. Albo Włocławek, albo Holandia. Ładne. No, takimi widokami można się upajać całą noc. Normalnie jak zorza polarna. Trochę doczyścić. Oczywiście. Ładne kwiatki. A tu coś na horyzoncie widzicie, widzowie, czy idziemy dalej? Ja po drugiej stronie widzę, jak jestem. No to idziemy na drugą stronę, tam. No zauważyłeś. Multum kabli. Do telefonu, do telewizorów starego typu. No to jednak kierujemy się w lewo. Przepraszam, to jest prawo. Widzisz? Lakie. Ja już gubię kierunki. Przenikanie przez ściany. W śmietnikowym raju wszystko jest możliwe. Przenikanie przez ściany dla Gangolsena nie stwarza żadnego problemu. Krany, baterie. Ile ci to na złom? No trochę waży. To jeszcze do wykręcenia, bo to nie idzie. I to do wykręcenia, ale to akurat ręcznie nie odkręci. Widzowie, za krzakami jest śmietnik. Idziemy do niego. Widzowie, jest misja do wykonania. Widzicie to laleczkę? Chodź, na wierzch, chodź. Coraz bliżej.
Coraz bliżej. Witaj. No co ona ma w rączce? Nie wiem, latarkę czy mikrofon jakiś? Wiesz co? Chyba termosik. Tak? Może ona na baterię jest, mikrofon ma i mówi. Nie, no gdzie na baterię? Przecież ona żywa, sama powie. Oczka niebieskie. Idziesz spać? No dobra. Ale nie tu, nie tu! Do domu! Kochani widzowie, ta lalka przemówi w 107 odcinku. Bądźcie czujni. Do zobaczenia.